jeszcze dziś. No mądre to k***a, mądre? Elegancko to, ale chlapało. Elegancko to będzie później. Będę musiał to siódemką na szerokich klaczkach zajeździć. Myślisz? To wydaje ci się takie lekkie, kołuszko malutka. Ale kolejne jakie są. No zajebiste. No tutaj to się nie pchałem obok jeszcze, nie? Sekcję wyłączam i tyle. Bo to i tak nie dosiałem nawet wtedy. Jesienią. Siemano, witam was w kolejnym odcinku, jestem u Maniury. Siemanko. I Maniura wykonuje rozlewanie. Co, Bersemu? Co ty tam rozlewasz? Bakterie rozlewasz. Bakterie no. Rozlewam. Rozlewakami. Pogoda tak. Fajna jest na takie rzeczy, bo jest wilgotno. Jest aż za wilgotno, jest naprawdę bardzo mokro. Nagrania z drona wpadają, to tam naprawdę było mokro na jednym polu. No jedno pole, ale to zresztą po ciągniku widać, nie? Dlaczego wjeżdżacie takie te? No ale zobaczcie, to jest sucho, fajnie, o, już jest okej. Jęczmionek bardzo ładny, tu jest. Jęczmień zimy. Działka 16 ponad hektarów, tak? 16,5 hektarów. I tam pod górkę. Co? I tam... Nie, tam już jest przejście pola, tam jest trawa. Tam jest drugie pole. Te, tam co jest tam... drugie, tam Łubin kiedyś nagrywałem. No, to się bałem, a to też nagrywałem tym opryskiwaczem, to się bałem wtedy, że ten... Że go przewrócisz zaraz. No, chyba coś było. Tu nie ma czego się bać. No i jak to idzie? Ile jeździsz na godzinę? 13, koło 13 na godzinę cały czas. Także robota idzie. No, ledwo co wyjechaliśmy, już prawie mamy 2 hektary. Hektar 80. O, i cyk. No tutaj jest kawałek mokrego, bo tu glinka jest i przechył, nie? Ale tutaj jest ładnie dopracowane pole. No, parę lat. Trzeba było poświęcić, żeby dojść już. A tam. To pod tą górę normalnie tak sobie elegancko jedziesz? Nie, tam z górki akurat. Aha. Bo ja odkąd pryskam, wszystkie pola jak od jesieni, czy tam od wiosny już teraz. Wygryzłeś wujka? No, nie wiesz, że wygryzłem, ale do czego chodzi? O co chodzi? Wszystkie pola, poprzeczki robię na lewą stronę. Te pole nie da rady na lewo zrobić. Aha, obrzeża. Rozumiem.
bo później mi pod tą drugą Amazonkę pasuje, jakbyśmy na wozy tam mieli robić. Kontrol. Coś się ten. A, no rozumiem. No bo, a ja widziałem te komentarze, tak jak piszą: Grześka wyrzuciliście, a pomaga tobie, a wyrzuciliście go, nie? Jest na podwórku, cały przywita się, a oni mówią, że co ty, Grześka nie ma, gdzie on jest, nie? Większy opryskiwać jest i po prostu przepięty jest do R-ki, no a Mariusz robi R-ką, no to jest wytłumaczenie, no to każdy robi swoim ciągnikiem, nie? No Grześ... tak było do pewnego momentu, jak u Mateusza tak było, teraz oprócz R-ką robię ja, a pozostałymi ciągnikami robią wszyscy i jest kurwa źle, że takie coś się dzieje. Czemu? No bo jest burdel, wymiana olei, kurwa, po 30 godzin. A, bo nikt nie wie ten, no właśnie. Poprzepierdzielane, nikt nie wie, o co chodzi, tak? Wsiadasz w ciągnik, chcesz jechać na pole, wymiana oleju. No, dziękuję za uwagę. Da. Dlatego najlepiej jest... Każdy by miał swój ciągnik, nie? Tak, i dlatego robię. Do R-ki nikogo nie wpuszczam. No jedynie ja jako pasażer, ale to wieszcie, też czy muszę się zapytać. Pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże. Czy Mariusz mi pójdzie? Nie, no ale wiadomo, o co chodzi. No wiadomo. Ale to jest skłon, nie? No. Się robi. No i tutaj jesienią z doglebówką wjeżdżałem i widzisz, co narobiłem. Podnoś się. Jejku. Ja bym Dubiarskiego, to ja bym chyba tam, on by się przekulał i w tym rowie by był. Nie, chyba nie. No mi się wydaje, że tak. Ja nie czuję na niej już tak, wiesz. No. Jest stabilna, jest rozszerzona. W sensie ma tylko szerszy oponę. Tak, ale troszeczkę szerzej jest chyba niż teraz ciągnik. Ona jest szersza jak ciągnik, tak. No właśnie. Bo R-ka jest u nas maksymalnie zwężona jak się tylko dało. I tam, tu jest jęczmień. Tam, nie, trawa. Tu trawa, ale taka ładna trawa w tym roku? Tak, trawa jest, bo jest inna odmiana. To nie jest ta boxer, co zawsze robiliśmy, jest inna po prostu. Ale jaka ładna. Ja pierdykam. No. Ja pamiętam wtedy, co ty pryskałeś, to był, nie wiem, to był początek chyba maja, to była mniejsza niż teraz chyba. A ona wystrzeliła strasznie szybko, tydzień temu azot jej dawałem dopiero, nie? Mhm. Ale wystrzeliła strasznie. No nie wiem, dzwonić do ojca, żeby przyjechał z tą wodą, generalnie najgorsze minęliśmy już, nie? Myślisz? No bo zostanie mi tylko tamto pole. No to jak nikt przyjeżdża, no to przecież... Co będzie robił w domu, nie? Nudził się. Ale to dobra, jedziemy po długości. Mamy który dzisiaj? Jest 22? Nie. 4. 24? No weekend mamy, nie? 23 marca. No weekend. I ten. I jeszcze mokro, naprawdę w polach jest bardzo mokro. Fakt jest taki, że wczoraj padało. Mhm. Ale to dużo nie spadło, bo to 7 litrów, wiesz. Ale jest mokro. Mhm. Jest mokro, bo to widać. Na razie bardzo fajne warunki. Oby tylko jeszcze cena to wszystko było. Jak tutaj to robisz? O co tu chodzi? To muszę wyprowadzić. Mhm. I później tam docofuję. Tu wycięliśmy z chłopakami gałęzie, tak żeby mi nie przeszkadzały. Rozumiem. No, no tu mamy jeszcze do cięcia od groma, tak naprawdę. Tutaj ta cała ściana jest do wycięcia. Mhm. Bo tak naprawdę droga przebiega przy polu, no ale nie ma komu, gminie nie ma kto tam zrobić. I jeżdżą tak naprawdę po naszym ugorowaniu. Aha, bo tak to. A te ugorowanie nie chcecie przywrócić? Trzeba tak naprawdę. Docofam. Ładnie, chociaż ścieżki sobie poznaczysz lepiej. Automat wyłączyć, bo A bo stąd przejeżdżasz na tamto pole, tak? Burzyste? Nie, burzyste jest ogarnięte. Aha. Obok nas jest. No rozumiem. Trawa. Ładny jęczmień. Fajny jest. Ale sobie jedziemy tylko dookoła, bo my i tak cieczy starczy jeszcze na jedno małe poletko z trawą. To pojedziemy, a ojciec za ten czas wróci. Daleko tutaj stąd nie jest, nie? Na od Zębowa, nie? Bo 5, tam. Piątka. Korsą tutaj jeździliśmy. Ta trasa nasza była Tour de Corsa. Tour de Bierkowo, nie? Miednik tak naprawdę. A tutaj Miednik kiedyś jest. Wioska się tak nazywała, już jej nie ma.
tam na starych mapach jeszcze może by się znalazło coś. Ty, ale tutaj jak rozlewałeś RSM, nie? No. To suchszej było niż teraz. Podobne warunki, ci powiem. Ale nie widać w ogóle, że nawet jest żony, nie? Tak aż. No nie. Fajnie, tutaj pole równiutkie. No fajnie, to też jedźmy. Prawa gdzie nigdzie pochodziła, ale to niedużo, nie? Chwast. Tutaj jest na samym polu chwast. No. To w ścieżkach widać bardzo, nie? No. No i kamienie musimy jeszcze pozbierać. Bo jest tego przeogrom. Jak się jeździ tak zapryskiwaczem po tych polach, to widać wszystko, nie? Mhm. No tego pola nie mam jak zrobić, żeby na lewo jeździć. Dlatego no, to jest jedyne pole, gdzie mam skraj robię na prawo. Mhm. O, ale tutaj ścieżki zapomniałeś włączyć, nie? Czemu? No bo nie ma. Jest. A nie, to tak trawa powychodziła, tak? Chwasty. Chwasty. No. A rozumiem, no. No co ty, ja ścieżek bym nie zrobił. A gdzieś się pomyliłeś? Kiedyś. Tak? Kiedyś, ale... Ja na początku pierwszych siewów się pomyliłem, ale teraz odkąd już tak drugi rok nie zrobiłem ani jednego błędu, nie? I zrobiłem błąd taki, że nie włączyłem ścieżki, ale się kapły w połowie pola i kazałem tacie przejechać tą i z powrotem. Nie, to ja tak nie mam. No i zadzwoń, nie? Jest zajęty. U mnie błędy jakie powstają, to w sumie nie wiem, czy to błędy, czy nie błędy, bo czasem jak się poprzeczki już zamyka pole, nie ma jak zawrócić i posianem. Aha. No i później powiedzenie wychodzi później, wiesz, w życie, nie? Nieposionym, nie? Nieposionym. No, no i później wiesz, rapid jest to jeszcze, jak jest delikatnie za mokro, bo różne warunki są, no to rapid zagęszcza strasznie, nie? I jak dwa razy przejedziesz, to jest już później lipa. Mm-hmm. Rzepak jest na to strasznie uczulona, ale pszenica też. No i teraz masz w automacie, ale ci pryska wszystko, tak i wszystko tak? Wszystko będzie pryskało. Bo nie ma takiej nakładki. Nakładki nie ma. A, tak. Czyli dobrze. Bo tu masz ile sekcji, ile ci rozłącza z... Pierwsza sekcja to są dwie dysze tylko. Aha, rozumiem. A druga to jest już na tym białym pozostałe. Tam cztery. Mm-hmm. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No to już dużo, nie? No to trzy metry, nie? Ale tak, tak tego nie widać, nie? Czego? Tam jak ten, czy jakiś omijaka zrobić, czy przepryska. Nie widać, nie? No chyba, że zrobisz tam, nie wiem, pół metra, nie? Albo metr. No praca tym... Ty masz tak ładnie te ścieżki wyciągnięte aż... Bo ty ostatnim zaciągasz, nie? Ścieżką zaciągasz. No, no, ścieżką zaciągasz, a ja jeszcze za, nie? Czyli zawsze mam tam przejeżdżam. Aha, trochę, wiesz o co chodzi. Ale ja robię tak od dwóch lat, że zaznaczam sobie pole, dokąd mam siać. Wiesz, mam granicę pól, tak dalej. Mhm. Praktycznie na każdym polu, z każdego pola każdą linię mam zrobioną ścianę i odznaczam sobie 20 metrów, czyli piąty ten przejazd i wiem, dokąd wyciągać. Bardzo dobre to jest na klinach. Bo na równym to jeszcze trafisz, nie? Ale ty sobie, on ci włącza się, nie, kiedy ma... Nie, a nie, a nie, nie, nie. U nas tego nie ma. Ja mogę pół siewnika wyłączyć, prawą bądź lewą stronę, ale nie ma tak, że sam. Nie zrobi czegoś takiego. No rozumiem. Ale ty tak całym siejesz, jak... Tak, ten... ja nie wyłączam tych połówek, bo jak zacząłem wyłączać te połówki, to silniczki od ścieżek zaczęły siadać. Nie wiem, co ma to ze sobą wspólnego, ale już tak dwa razy załatwiłem silniki, no to przestałem tego używać po prostu. No rozumiem. Dobra, ale dużą oszczędność w nasionach zauważyliśmy, odkąd sobie znaczę pola, nie? To teraz ty będziesz musiał przyjechać do mnie na siew i pomóc mi na tamtej nawigacji, jak to robić, bo ja jestem nieobeznany, a tam będę mógł wszystko robić. Na tej nawigacji? No bo już od John Deere'a mam, nie? No. I MK będzie siała za gromaszem, a 6830 będzie uprawiał. Muszę jakiś klocek dokupić. Tonę 300 takich chcę. Coś tona takiego. 400 bądź tona 200 to co RK ma. Mhm. Bo powiem ci, że tona trochę przymało jest, nie? Będzie, jak cały, będzie mało. Cały zasypie. Tonę 300-400 no, trzeba będzie. Siewnik ten twój waży też, nie? No, siewnik waży 2 tony 800. Do tego zasypałem
mów. Tonę 400 pszenicy na przykład, nie? No. To masz 3-4-200. 4-200. 4 tony ponad na wieszakach, nie? No to jest już dużo. Ja ci powiem tak, my mamy tego 4-metrowego Rapida. Tam jest duża skrzynia, bo 3 tony wchodzi nasion, co nie? Mhm. Pszenicy. No to ci powiem, że rzadko kiedy doprowadzam do stanu, żeby mieć dużo w skrzyni. Wolę mieć tak do tony. Aha. Ton. Tak, tak gdzieś 1,5 max, nie? I wtedy górka, nie górka, mnie nie. Prędkość, z prędkości nie schodzę. Rozumiem. I halo? Ja myślę, żebyś przyjechał. Wjazd tutaj będzie rozwalony, ale to jak w momencie, kiedy przy poprzeczkę będę pryskał, bo ja sobie górą wjadę, a na karka jeżdżę, no to nie jest tak źle. No. I co? Przyjedzie tata? O czym rozmawialiśmy? O tym, że ten, że sieje zawsze... A, dużo do skrzyni, dużo do skrzyni, nie, no i wtedy jeżdżę te 13 na godzinę. W tym roku jeszcze inaczej jeździłem, bo na RC 1900 obrotów, bo pod wyższe obroty zacząłem na silniku ustawiać w momencie, kiedy akuator pierdzielnął, czyli sterownik turbiny. No to jej dawaliśmy tak 1800-900 obrotów i wtedy jeździłem 12,5-12,7, w zależności tam jak wychodziło, nie? No. I jeździłem ciut wolniej, te 1,5 tony czy tam tonę nasion jak się wsypywało, no to i tak zapierdzielasz jedną prędkością, bo nie musisz schodzić. A druga sprawa, mniejsze zagęszczenie. Lżejsze, nie? Tak, tak, tak. Dokąd fastuwa zrobiona? No. Odcięcie jest, nie? Tak. I my tak sobie rozmawiamy, aż 10 hektarów już odpyskamy. No, a w ile minut mamy? A nie wiem, o bo tutaj włączyłem, 16 20? Minut nagrywa. No. Czyli ile 16 minut, tam 7. Miałem 2 hektary niecałe. No tak. To hektar, no 9 hektarów. No ale to jest krótkie, jakbym wjechał na taką 50, nie? No. Ale tak, cały czas masz taką nierówną tą ścieżkę, czemu tak, taką masz? Nie wiem. To jakby jakieś zwierzyna, dziki poryły, nie? Tak, to o. To też. Nie? Cały czas. Bo tutaj miałem zaorane po tej jęczmi w poprzek. Pole miałem w poprzek, a później uprawiałem to naszym karierem. Po prostu wiesz, żeby wyrównać. Rozumiem. To, nie? No. I wydawało mi się, że jest równo, aczkolwiek teraz wychodzą po zimie takie nierówności, nie? No. No. A wydawało mi się, że jest równo. Jeszcze ale to tak się wyjeździ. Jeszcze to tak na krzyż specjalnie uprawiałem, żeby to rozciągło. No wiesz. Nam brakuje agregatu takiego po orce, żeby kultywatora, żeby wziął, jeździł i wyrównał. Taki, co ma Jarek Gawryk i ja, nie? Co on coś takiego, nie? Ale to na większych wałach musi być, nie? No. To musi być na większych wałach i mocniejsze przede wszystkim, bo ten Jarkowy to pieszcza jeszcze z 2 lata i by nie wytrzymał, nie? Mhm. Crosskill. No te wały są dobre, tylko że większe średnice. Nie wiem dlaczego producenci wchodzą w te małe średnice, nie, a nie w duże. Przecież to może bo wiesz, drogie to jest później. No ale no to jak robić? No to cena maszyny wtedy będzie większa, tak? No ale robisz maszynę, żeby, nie wiem, opinię później o tym jakąś ktoś wydał i żeby to popyt miało, nie? Co nam to zostało? 4 ścieżki, 5. Fajnie, 36 metrów ścieżka od ścieżki. Ubywa pole, niesamowicie. Słoneczko wyszło na sam koniec dnia. No na sam koniec. Ale to ma padać niby, nie? Nie, pokazuje, że ma być tam, wiesz, ochłodzić się trochę, ale jutro trochę, bo opadywa się. No dobrze, to my będziemy po pępkowym chyba siedzieć, no. Nie? To a co, sobie... dzisiaj już skończysz to, żeby pępkowe robić, czy nie? Bo ja muszę czekać na maniurę, bo nie mogę zacząć pępkowego. No, czekaj. Mały też nie puszczaliśmy jeszcze, wiesz, 2 tygodnie musiało czekać, żeby... tam się unormowało wszystko. No ja też nie przyjeżdżałem do was, tak? No, zobaczysz małego gagatka. No. Cały czas tylko je i je. No zostało nam 20 hektarów jeszcze do opryskania, nie?
No. I na dzisiaj koniec. No i o 19 w domu. Grażynkę weźmiesz? Tak, Grażynka tam zdenerwowana, bo miałem na chwilę dzisiaj tylko ciężarówki załadować i miałem wrócić do niej na... A niedziela wolna chociaż będzie, co? No, ale ma weekend cały wolny, nie? Zajebiście, weekend masz wolny. Nie, no wiesz, to teraz jest taki boom na robota, później to już minie. No, ja już to widzę. Minie, to tak będzie tak chwilę tylko będziesz miał w czerwcu, nie? No chwilę w czerwcu, no. Tak. No i od połowy maja. I od połowy maja tak gdzieś, nie? No. Kwiecień cały, no to właśnie, ma... jak ty, jak wujek pryskał, no to miałeś więcej wolnego wtedy. No. Bo to wodę dowiozłeś i pojechałeś, nieraz wiesz o co chodzi. A teraz ty pryskasz, to no tak, już tak inaczej jest, ładnie, nie? Ładnie to widać, ale jak to się. No. A czasem taką kropelkę rzuca, nie? Rzuci, bo skrapa się to też, nie? To z pod spodu. No. Fajnie wygląda. No i dobra. Pryskamy, co? Drona puścić jeszcze? No właśnie teraz. No dobra, ty puszczę drona. Warunki.